Witam Was, kochani, bardzo serdecznie z tej strony Patryk Rojo-Rojewski. Mam przyjemność zaprosić Was do kolejnej wspólnej zabawy w ramach kolejnego, myślę, sympatycznego konkursu, tym razem pod kryptonimem Sapphire Rozgrywka 2.0, czyli oczywista, jawna kontynuacja konkursu sprzed kilku miesięcy, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem, którego owocem było wiele bardzo fajnych, interesujących, ciekawych prac nagrodzonych nie mniej fajnymi nagrodami. Bardzo pozytywny odzew, bardzo fajny event się narodził, dlatego propozycja przedstawienia Wam kolejnej edycji jest tutaj, myślę, kwestią jak najbardziej zrozumiałą. Kochani, dzisiaj może w mniej jazzowej formie, wszystko w imię przekazania Wam najważniejszych informacji i zgrupowaniu odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, które pojawiały się podczas poprzedniej edycji. Wszystko, co powiem, jest w opisie filmu razem z najważniejszymi linkami, jak i również odwołaniem do trzech moich poprzednich filmów prezentujących start, środek i finał całej zabawy, byście mieli też pogląd, jak to wyglądało ostatnio. Są wprowadzone pewne modyfikacje dające większe pole do popisu dla większej po prostu grupy ludzi bez zbędnego faworyzowania, z też większą ilością nagród głównych, jak i dodatkowych, pewna dwuetapowość, ale po kolei. Kochani, oczywiście Sapphire, producent kart graficznych, płyt głównych oraz mini PC, Sapphire Rozgrywka 2.0, czyli coś dla, po prostu dla nas, dla gamerów, dla ludzi, którzy tworzą materiały z gier, czyli generalnie coś bardziej dla ludzi niż na przykład Ekspedycja Czterech Żywiołów, którą zanonsowałem w poprzedni, ubiegły piątek. Kochani, jedziemy po kolei. Druga edycja konkursu Sapphire Rozgrywka podzielona jest na dwa etapy z jednotygodniową przerwą między nimi. W pierwszym etapie uczestnicy konkursu publikują swoje gameplaye na YouTube, jako publiczny status oczywiście, po czym zamieszczają je w aplikacji Rozgrywka. Aplikacja Rozgrywka, wszystkie linki macie w opisie, znajduje się właśnie na oficjalnej, głównej stronie facebookowej Sapphire Polska. I kochani, jedziemy dalej. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, musicie zdecydować, przez którego vlogera chcecie być oceniani. I tutaj bardzo sympatyczne nowum, albowiem patronami głównym jury drugiej edycji Sapphire, czyli 2.0, są trzy osoby. Moja osoba, a także przesympatyczny T-Volt i nie mniej sympatyczny Kusiek. Także nasza trójka i właśnie o tych osobach w ramach jury jest mowa. Jest to o tyle istotne, że każdy z vlogerów współpracujących z firmą Sapphire przy konkursie Sapphire Rozgrywka 2.0 otrzymał od niej kartę graficzną HD 7770 Vapor X. To jest właśnie ta, którą mam w tym momencie. I o co chodzi? Pierwszy bajer, którą nagrodzi swojego faworyta w dniu ogłoszenia wyników. Pierwszy etap. W drugim etapie na konkursowej aplikacji, o której wspomniałem, odbędzie się otwarte głosowanie. Otwarte, czyli nie my wybieramy, nie tylko my, ale głosują generalnie wszyscy właśnie lajkowicze tej strony. W drugim etapie na konkursowej aplikacji odbędzie się otwarte głosowanie na jeden z 15 wyselekcjonowanych przez jury gameplayów. Skład jury, jak wcześniej wspomniałem, stanowi trójka vlogerów, Rojo, Husiek oraz T-Volt. Każdy z nich wybiera 5 filmów, które przechodzą do drugiego etapu. Autorzy gameplayów z największą ilością głosów wygrywają. W kolejności od pierwszego do trzeciego miejsca do zdobycia są następujące karty graficzne. Pierwsze miejsce Sapphire HD 7970 Vapor X 3 GB, czyli to największe bydle, które tutaj trzymam. Drugie miejsce to Sapphire HD 7870 Overclocked. Ta karta. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Trzecie miejsce Sapphire HD 7790, czyli ta paczuszka.
Kochani, do wygrania są także, tutaj w sumie takie nagrody pocieszenia, ale też również ich ilość uległa powiększeniu. Do wygrania są pełne wersje gier Bioshock Infinite, Far Cry 3 Blood Dragon oraz Tomb Raider. Jedna z trzech losowo dla każdego ze zwycięzców. W pierwszym etapie 50 kodów trafi do 50 użytkowników za poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Także jesteście nawet coś zgarnąć za samo wypełnienie formularza. A w drugim etapie, bo to wcześniej dotyczyło pierwszego, w drugim etapie kolejne 50 kodów trafi do takiej samej liczby użytkowników za wzięcie udziału w głosowaniu. Czyli pierwsze 50, losówka, formularz. Drugi etap, kolejne 50, samo wzięcie udziału w głosowaniu. I teraz kochani, zasady konkursu. Z uporem maniaka, ale żebyście mieli jasną sytuację. Zasady konkursu. Nagrać nowy, wcześniej nieopublikowany gameplay z dowolnej gry z komentarzem głosowym. Jeśli chodzi o wymagania, na początku filmu trzeba zamieścić planszę konkursową. Możecie ją pobrać z aplikacji. Film nie może być dłuższy niż 10 minut i niestety nie ma takiej opcji, że a mi wyszedł film 10 minut i 30 sekund, czy mogę? Nie, bo w tym momencie każda następna osoba też będzie chciała troszeczkę przegiąć tą zasadę. Nie dłuższy niż 10 minut, 10 minut max. Umieścić gameplay jako publiczny na portalu YouTube. I wymagania, tytuł filmu, słuchajcie, konkurs Sapphire, dwukropek, rozgrywka 2.0 plus wasz nick YouTube'owy, po prostu. W opisie filmu dodać adres www.facebook.com/sapphirepolska. Wszystko macie. Trzeci podpunkt. Zamieścić gameplay w aplikacji Rozgrywka 2.0. Filmy można zgłaszać do 12 sierpnia. Czyli macie trochę czasu. Do 12 sierpnia. Prawie niecały miesiąc. 15 najlepszych filmów wybierze jury Rojo, Husiek oraz Tivolt. Każdy po 5. To tak na zasadzie w ramach podsumowania tego, co powiedziałem na początku. Spośród autorów 15 filmów nagrodzeni zostaną trzej z największą liczbą głosów. Głosują fani Sapphire Technology Polska w aplikacji Rozgrywka 2.0. Wyniki zostaną ogłoszone na fanpage'u Sapphire Technology Polska oraz przez vlogerów na ich kanałach na YouTube. To jest kwestia zrozumiała. Jak wygląda sprawa z harmonogramem? 4 tygodnie pierwszego etapu konkursów, czyli publikacje filmów od 15 lipca od dziś do 12 sierpnia, jak wspomniałem. 1 tydzień przerwy między pierwszym a drugim etapem i podczas tej przerwy dokona się selekcja filmu przez vlogerów od 13 sierpnia do 18 sierpnia. Właśnie ta przerwa jednotygodniowa między pierwszym a drugim etapem. Pierwszy tydzień drugiego etapu konkursu, głosowanie od 19 do 25 sierpnia. Ogłoszenie wyników 26 sierpnia. Także macie wszystkie daty podane. Jeszcze raz w ramach uzupełnienia, jaki właśnie ma być gameplay. Nagrany z dowolnej gry. Z dowolnej gry. To może być gra nowa, stara, wersji beta, demo, cokolwiek. Nagrany z gry na dowolną platformę, czyli PC i wszelkie konsole. Nagrany kamerą, ale imitujący rozgrywkę z dowolnego gatunku gry. Maksymalna długość filmiku do 10 minut. Styl dowolny. Przede wszystkim kreatywność nagrywającego. Ciekawy komentarz, efektowny montaż, oryginalność przekazu, liczy się wszystko. Nowy, wcześniej nieopublikowany na YouTube gameplay, czyli nie wasz stary jakiś film podwinięty. Nie, całkowicie nowo nagrane. Także nie zrozumcie, że musicie nagrać coś, czego jeszcze nigdy na YouTubie nie było. Nie, tu chodzi o wasz kanał. Musi zostać wrzucony na swój własny kanał na YouTube i musi być publiczny. Musi być komentarz do filmiku. Może być kamerka z rogu, może być, ale nie musi. Tak? To jest oczywiście dodatkowe pole do popisu w ramach szeroko rozumianej atrakcyjności montażu. I tyle. W tytule filmu musi być konkurs Sapphire 2. rozgrywka plus wasz nick nagrywającego. W opisie filmu musi być link do fanpage'a facebook.com/sapphirepolska. Na początku filmu musi być plansza konkursowa. Musi być, no i link do pobrania planszy, oczywiście jak wcześniej wspomniałem, w aplikacji. Wszystko to, co powiedziałem, wraz dodatkowo z linkami oczywiście macie w opisie dzisiejszego filmu. Z mojej strony nie pozostaje nic innego niż tylko życzyć wam uczciwej, sympatycznej zabawy, zdrowej rywalizacji i potraktowania to po prostu
jako coś sympatycznego, jako taki integracyjny event, być może podniesie wam się skill, być może ktoś was zauważy, nic nie wygracie z nagród głównych, może zbierzecie coś dodatkowych w tych dwóch turach. Może zdobędziecie nowych subskrybentów za samy udział, bo wasz film się komuś spodoba. Zmiennych jest mnóstwo, ale jedno jest najważniejsze. Sympatyczna zabawa, zdrowa rywalizacja i przede wszystkim myślę, że kolejny bodziec do kreatywności w środowisku doskonale nam znanym, czyli w środowisku tworzenia filmów wideo z gier komputerowych. Dziękuję wam serdecznie, kochani. Życzę powodzenia. Trzymajcie się. Serdeczna tarcza. Hej.